Hej, hej, witajcie. Z tej strony Edziu. I Tlenka. Hej, widzimy się po raz kolejny w serii z Rachta. Jak widzicie, troszeczkę się tu pozmieniało. To troszeczkę sobie nie ukrywajmy, graliśmy. Nie zmieniło się nie wiadomo ile, ale jednak trochę tak. Na przykład mamy już taki ładny kojec. To nie przypomina jak te kojce dla dzieci, no ale... Cóż, no tutaj mam ślama. Na sam początek. Na którą już gdzieś tam mam postęp, ja zabrałem ten proszek, zabrałem. Czyli muszę już zrobić drugi proszek. Gdzie to było? Gdzie to było? Tu jest ten, wyrzutne sieci, aha, to mi tylko kamienia brakuje. To daj kamienia. A wiesz co, ja ci kamienia będę żałować, stary. Bez jaj. Cyk, mamy tak jakby dwie szanse na złapanie. No. Wyspę już splądrowaliśmy i gdzieś Dalama gdzieś tu chodzi. To nie wiem gdzie kompletnie, ale gdzieś chodzi. 100% tu była. No właśnie, tylko pytanie gdzie ona była? Zanim zapytasz, też nie pamiętam. Najem się. Nie napiłem, ale może... No. Dobra. Pausa. Co nie zmienia faktu, że chętnie pójdę jej poszukać. Spoko, muszę się napić z tego. Dobra, napijamy się porządnie. No tak. Na umór. Na pół, tylko nie sikaj po drodze za dużo, bo nie ma żadnej stacji. Nie, no, ja to też. Ja to mogę stanąć i już. Mam lamę. Ja nie mam ciebie. Prawo. Trzymaj się prawej strony cały czas. Tam gdzie zginęłam. To już jest jakiś pomysł. Ej, teraz tu się ma trafić. To jest to. Hopsa. To jakby się udało, to może i nawet uroka byśmy złapali, bo też gdzieś tu był. Gdzie ty? Lamo! No to właśnie. Nie, to i w krzakach! W lewo! No zatrzym się na chwilę, no. I tylko i wyłącznie dwa strzały. Poczekaj, nie biegaj za nią jak głupi. Daj jej się gdzieś zatrzymać. Masz chyba nie zatrzymują. Zatrzymuję. Do góry. Chyba się jednak nie zatrzymi. Poczekaj, nie biegaj, no chwilę temu mi się... O, widzisz? Ach. Pięknie! Dobra, to ja ją zabiorę, a ty idź szukaj kurczaka. Lamson. Udało się. Tylko teraz kurok, gdzie on był? Ja gdzieś widziałem, tylko kurczę, nie wiem gdzie. Tak było dobrze. Mieli już kuroka, to też było dobrze. No, to cudę mi pogardzę. No to jak to, lama do lamy? Nie ma. Ja mam lamę. Czapie, a ty, no? Nie wiesz, to jest pytanie. Edward! Nie, ty jesteś Edziu. A lama będzie Edward. No to wierno. Albo Stefan. Edmund. Stefan! Edmund. Sam jesteś Edmund. Stefan fajniejsza. Edmund. Stefan! Edmund! Ja chcę, żeby była Stefan, żebym mogła wołać Stefan, nine! Wszystko fajnie, ale kuroka to nie widzę. Był gdzieś. No gdzieś, to ja wiem, że był. Gdzie? Wiesz co? Nie wiem. Wydaje mi się, że kurok to biegał. Poczekaj, zaraz to sprawdzę, bo idę w tą stronę.
Dobrze mówiłam, że mi się wydaje. No skubany wyparował. Aha, że jesteśmy w tym samym miejscu. Fajnie, fajnie, fajnie. Wszystko fajnie. Ja proponuję jeszcze wejść tam na górę, na tę skałę. Albo sprawdzić jaskinię, bo on do jaskini też mógł wleźć. Nie, wleźć nie, ale właśnie może po tej stronie wyspy, gdzie przez jaskinię się przewodziło. Jest kukudak. Mówiłam na drugą stronę. Wejdź po skałach. Ej, gdzie ty jesteś? Na górze. Poczekaj. Próbuję cię zlokalizować. Trochę ciężko będzie, bo jestem teraz w skałach. No to wyjdź. Poczekaj, no i to widzę na twoim ekranie, że to jest coś. Jesteś tu. Gdzie ty go widzisz? On jest po drugiej stronie. Musisz wejść tędy, chodź. Jedno. Tam tędy nie wejdziesz. Chodź tu do mnie. Na drugą stronę tego stawu przejdź. Odno. Boże, ja i nawigacja. No tak trochę. Chodź, ja poprowadzę. No dobra. A przed tym możesz zastrzelić kurak. Wiesz, że ja tu na pół ślepa. Może nie być dobry pomysł. Jesteś? No jest, a moja? Nie wiem, jak ona się schowała. Tu. Nawet w tej chwili nie ten. Nie biegaj, tylko nie wiem, czy tak daleko trafisz, więc... Nie, tak trzeba latać. Zaczął. A skąd wiesz? Bo to jest kukudak. Jego nazwę ryszy. Pogód, coś i jajka. To nic! Na biologii chyba spała trochę. No raczej. To nic, po prostu. Ma być Ryszard. To jest on czy ona, to mi niewiele zmienia. Rysia? Ryszard, draniu, oddaj radę. Richie. I Stephen Mine. Jak on jest narwany. No jego było najtrudniej chyba złapać. Uda się uda, jak nie wiem, to trudno. Tak jakby mamy lamet i tak już jest dobrze. No fajnie by było mieć też kukudaka. Tylko nie złap mnie w tą sieć, okej? Okay? To narwanie jest, halo. Przebieg ci przed rejem. Halo, panie narwańcu. Pustuj chwilę, no. Czarek, ogarnij się. Ryszard, stop! Ryszard, nie. Koło mnie jest. Zanim zapytasz, ja się nie ruszyłam. Już się zgubiłeś? Nie, jestem obok ciebie, ale ja widzę kury. Na dół leciał. Jest to Rich. Wow. Rich, halo, stój, halo. Halo, panie Richie. Ale mnie zrobiła. Nie jest takie proste, jak mi się wydawało. Halo. Halo, pani Richie. Jest koło mnie. Oj. Ryszard, no.
Najgorsze to, że jak zlamą, to tak były dwa naboje, to by dobra, w końcu tak, a tu jak jest jeden, to tak... No to spróbuj, bo i no i tyle, jak trafisz, to trafisz, nie, to nie. No i pięknie. A wziąłeś go. To teraz poczekaj, bo to trzeba by było obrać jakąś dobrą drogę, najlepiej górą, żeby nas rekin nie dopadł. Przez Richie. Chodź Richie. Jest Richie, jest Richie. To jest to. No, kurde. Powiedzmy, że z najgorszych grup wybrałaś najgorszą. Po kamyczka. Czemu najgorszą? Tam po prostu wejście, po prostu. Tak, ale nie chcę iść wodą, żeby rekin nas nie ten... A tam nawet wody nie było. No jak nie było? Żeby zejść z tej góry, to raczej woda nam nie przecina. No, ale chodzi o to, żeby zejść jeszcze po właściwej stronie tej góry. Żeby wodą nie okrążać wyspy. Nie krążyła i tak. Ladies and gentlemen. This is Mambo number 5. Jest Stefan i nie ma tu prawda i nie było. Aha, one miały plakietki przecież. Jest Stefan. Masz plakietkę? Halo. Richie. Jest Richie. Jest ten syn Richie. Na, Kasia. Kaszelek. Kaszelek. Walne sobie, bo... Mhm. No, pani się tam bawisz. Polecam. Siekierę i łuk i strzały płetwy mogę pozostawiać, bo nie przydadzą mi się w tej chwili. I myślę, że tak, zwiniemy sobie żagiel, bo wiatr niestety nadal nam nie sprzyja. Podnieśmy sobie kotwicę. Może tak powiem, nawiguj, albo wyławiaj co się da, a ja no wysłuję. Ale chociaż trochę przepłyniemy, bo teraz stać przy wyspie, którą już ogołodziliśmy, no to... No bądźmy szczerzy, to nie jest zbyt mądre. O, odczekamy. I na galama. Można ewentualnie wiesz co zrobić. Na galama, który? Tak, tak, moja na galama, niech ci będzie. Wypadać bełą. O, i teraz możemy hełma umieć. Możemy zrozumieć projekt, buty i plecak. Plecak nas interesuje najbardziej, to będzie teraz. Dobry projekt, to czuł. Pewnie chwilę przeżyjemy. Plecaczek, myślę, że to by było to, co by nas jarało. Będzie to mogło być. Ojej, już 6 beł. Zawsze na parę kotów, więc tylko
najgorsze jest to, że ten wiatr się od kilku dni praktycznie nie zmienia. Ale na dwa żagle to ci nic nie da, bo i tak będzie nie w tą stronę ciągnęło nas. Ale zawsze może trochę być tam szybko. Bo zbudowanie jednego silnika nie ma sensu, bo wtedy on gwarantuje tak wynik, trzeba dwa. Znowu to jeszcze kurczę na tych samych deskach jechać, bo to co. Trafimy wychodek. Sprawdź skrzynkę na samej górze. A środkową? Sprawdziłem kwestię. O nie, no. To faktycznie dziwne, żebyśmy żadnego kupasa nie mieli. To już tylko pola motory. To będzie nie. To jest tak. Złapaliśmy ten odcinek, fajną sobie. Tutaj elegancką lamę, elegancką kroka. Ryszarda! Richie. Nie, Ryszard Tydraniu. Od tej rony.
Będzie nam na bułę. Taki budak będzie zazdrosny. Musiałby się ustawić razem. To nie takie proste. Budak mnie idź. Budak ja cię chcę fotografować. Podkładam jajko, podkładam znajdki, bo nie tam miałem. I nie pamiętam, jak nie powiem na stałe. To jest szczęce. Znowu mi zniknęły. Miałem odłożone paczki i to lepiej popierało. Może to były te, co ja je odkładam. Bo ja nie wiem, skąd te paczki miałam w zasadzie. Tak, tak były paczki tam. To może zebrałam przez przypadek. Aha, to nie wiem. No były. Były, wyświetlały się. Dobra, już nie ma tych podróżek. Odezwiemy się, jak się dostaniemy do kolejnej wyspy. No zobaczymy właściwie, jak będzie coś ciekawego, to na pewno to nakamerujemy. Na razie nie ma sensu tego przedłużać. Także trzymajcie się. Cześć! Pa!